Ewakuować. Macie ewakuować. Rozumiem. Teren jest dosyć prosty. Spodziewamy się chwilowego Jadę tu załamania stację. pogody, a potem kompletnego wypogodzenia. Także uważajcie na tutaj, żeby was pogoda nie zaskoczyła. Drogo, i będą pancerzani? Nie. Brak pancerza. Ewakuować. Witam. Macie ewakuować. Witam. Polecam wziąć stopery, ponieważ deszcz udaje. No, wydaje się, że będzie głos, ale... Będzie bez ilu czterech, tak? Czy ktoś jeszcze przyjdzie? Ilu pomoże? Idziesz. Kim idzie chyba? Ramirez. Trzeba nie mogę sobie dodać granatów do plecaka? A jakich? Tych ładunkowych HDP, bo... Nie, obronnych. M67. Kurde, zapomniałem o nich. Dam ich więcej do skrzynki. Zapomniałem o nich. Macie obok skrzynkę. Będę uzupełniał na bieżąco, czegoś brakuje. Wilku idzie. Już 5 minut. Wilku idzie. O, Andy idzie. Matt idzie chyba. Wilku idzie. Jest gituwa. Będzie zespolik. 8 osób może nawet uzbieramy. A będzie to druga drużyna? No, jeżeli 8 osób, to ja mogę robić sloty. Zobaczymy, nie? A jak nie chcesz, to ja mogę wziąć dwie osoby i pójść do ławki. Nie, nawet nie, piechota się tu przyda. No, piechota da się radę samą. Dobra. Czegoś brakuje? Dobra, sierżancie. Oznaczę sobie to. Mogę dalmierz? Nie masz? Już ci daję. Sorry, bo... Już daję dalmierz. A jeszcze tablet dowódcy też mogę, bo nie mam. Tak, wiesz, czas mnie zjadł trochę. Daję. Nie ma problemu. Miejsce wszyscy mają? Czy komuś miejsca brakuje? Bo raczej te plecaki są wystarczająco pojemne z kamizelkami. Dałem tutaj wszystko. Ta amunicja mixed to... Miksowana ze smugaczami. Mix. Jakiś brief? Krótko, no to zobacz na mapę. Się na niszczycielu. Zostańcie po prostu przewiezieni transporterem pancerzonym Amtrak, który wyjedzie tutaj po prostu na płytę lotniska. Ewakuujecie żołnierze Hidw. Potem razem... Mamy potem... ich...
wrócić jakby do tego transportera, tak? Tak, po prostu oni sobie wejdą do transportera, musicie ich osłaniać, żeby nic nie było. Następnie po prostu musicie zająć dwie pozycje, zniszczyć bądź zająć dwie pozycje AA, żebyśmy mieli odblokowane lotnictwo, bo nie możemy robić skutecznych nalotów na wyspę ani zrzucać sił, ponieważ no, pelotki. A ciężko się szturmuje od morza na wyspę, która jest w chuj skalista. Michał. Co? Mogę ja większy plusak poprosić? Kurwa, masz polowy. Ale chodzi o to, że chyba jestem jedynym sanitariuszem tutaj, w ogóle medykiem. No to wiesz, musisz uwierzyć w to, że twoi ludzie nie umrą. Kurwa, człowiek... No właśnie. Dobra, będę uwierzył. Będzie ta druga drużyna, to no. Nie wiem, tam jakiś slot zmiana sanitariusza. A, jasne. Czemu nie? Nie będzie z tym problemu. O, na sanitariusza i wyborowy, jakby dał radę. O, no to Wilku akurat jest to, jeżeli cię usłyszę, to właśnie w tej chwili mu się kurwa oczy zaświeciły. Ogólnie tak, żołnierze Hitsy są tutaj, możecie sobie się przyjrzeć, to nie jest wystawa, ale no... Chłopaki są w pełnej gotowości bojowej, niestety wróg ma wiele większą przewagę, po prostu no, liczebną, od tego przegrywają. Później część chłopaków odstawimy na lotnisko USS Freedom, u nas są tylko tymczasowe, powoli nam się tu kurwa kończy miejsce, nie? A, zmieniłeś te sloty, bo tak. Wilku już przyszedł. No Wilku przyszedł, Wilku tak, to Wilku wyborowy, tak? Jaki wyborowy? No, zmiana to... będzie. No. To dobra, daj mi wyborowego. Dobra, to nic nie rób w arsenale, dostaniesz nowy lodo za chwilę. Dobrze. No dobra, starczy. Weź trochę soli fizjologicznej też od siebie. A pierdolę, którą teraz amunicję brać? A kim jesteś? U karabinu. No M855A1, przydziałowa. Klasyczna M855A1 to jest przydziałowy karabin, to jest przydziałowa amunicja. Jak sobie ją weźmiesz do ręki, tam później sobie przeczytasz definicję, tam ci pisze dokładnie dlaczego i po co taka amunicja jest. Gdzie jest, to jest wersja Max, no nie jest Max, no. Ale że żołnierze to no i kurwa się zatrzymali na wojnie zimowej? W sensie? Na zimnej wojnie mówi to, że... No chyba z Wietnamu przyjechali. Rozkażę ci, powiem ci tak, nie wiem czy czytałeś briefa, ale wyobraź sobie, że dopiero ich siły zbrojne powstały. Więc oddaliśmy im sporo śmieci, które u nas zalegało. Nie sądzisz? Nie, ja bym wiedział tę historię bardziej. Ale no cóż, jak ty. Wiesz, ja nie dyskutowałem, co oni dostają, a czego nie. Dostali to dostali, byli szkoleni przez kilku tam specjalsów, kilku zwykłych oficerów generalnie. Byli wszędzie, także no... Park 11, ty mam 1100 sztuk amunicji. Co? Ty, mam 1100 sztuk amunicji, więcej nie weszło. 1100, kurwa mać. 40 kilo waży. Dobry. Witam. Dobry. Jakie ciekawe branie mam do wyboru. M4. Może wyjdę z tego pokładu. A Wilku, Andy jest. No to mamy jeszcze trzech chłopa, to możemy zrobić z tego jak chcesz. Dobra, Wilku zostaje właśnie wyborowym. Lodo ci robi. Następne pójdą szybciej. Masz Boże. To masz fajną chyba broń. Powodzenia, jest RHS. Ta, dostał najlepszą amunicję jaką znam. I jeden typ tylko. Nikt się nie pierdoli w tańcu. Teraz pytanie, następny... są bunichaty? Tak, są bunichaty, oczywiście są bunichaty. Jest jeszcze Matt i Andy. Andy jest... Jestem zwykłym strzelcem. Dobra, Ktoś musi zostać sanitariuszem. Oh yeah. Not me. Albo medykiem chociaż. Wiesz, że pozycja do sanitariusza, jak on dostanie w łeb, weź go nie lecz. Może to go odluczy, być owędkarzem. Dobra, jak dostanie w łeb, to zabierałem mu ten... Zabierałem mu tego hata i wyrzucałem. Wiecie, bez kamu biegł. Leczkownicę.
Dobra, to ja mu z lunetę zabieram. Potrzebny... Zabieramy mu broń, o, jestem za. Dobra, Matt albo Andy, panowie, bo dowódca się wziął jeszcze jednego medyka bądź sanitariusza, czy ktoś chce? To będzie Ramirez, może on pójdzie. Nie, wiem, chcę zestrzelić w łeb. Amerykanie mi się przyjadli, więc wiesz. Tak, jak jest tyle osób, to wydaje mi się, że dam radę, tylko potrzebuję, żebyście wzięli trochę soli fizjologicznej, to tyle. Mhm. No, ja już widziałem, ale nie z linii fizjologicznej. Co? Mogę tą torbę na Udo? Jasne, obok daję. Okej. Ty. Torba. Torby na ramię. Gunbaga, niech sobie weźmy M-kę zwykłą. Gunbaga? Nie. Bo jest wyborowym, jest sniperem. Wyborówka spokojnie wystarczy. Gambate mi gambary. Dziękuję ci bardzo. Co tu mamy? Radem będziemy wychodzić. Przez burtę. Będziemy pływać. Burtę. Bulbul? Okej, i... Dobra. Nie mają żadnych granatów? Co to? No właśnie, Andy ma, który z was chce zostać dowódcą drugiej drużyny? Nie słyszysz? Ja mogę zostać sobie. Dobrze, Andy. Załoga już czeka. To można schodzić? Nie trzeba. Nie trzeba, poczekaj na resztę, bo będziesz tam siedział sam. To pomieści 16 osób, więc wiesz, razy się nie ma zbyt wiele. Na dole jest pod spodem jeszcze czeka transporter. Pomieści z 12 czy tam 16 osób, dwie drużyny normalnie przydziałowo wchodzą. Kacze są tam zepsute w razie czego, od razu się, po chwili się same zamykają. Tak? Tak. Kiedy sprawdzałeś? Tylko ile jest, godzinę temu. A kurwa. Mówiłem ci o tym. Sprawdź to sobie. Czy ktoś, no to jakiś jeszcze slot, czy nie? Masz dwóch strzelców w Tomato. No, myślę. Grenadiera, RKM, AP Panca. Ktoś tutaj się skusi. No, jak będzie grenadier jeszcze, jeden. Dobra, czy to kto chce zostać grenadierem? Matt albo Andy? Ja mogę jako dowódca. Chcesz być dowódcą drugim? No, jestem drugim dowódcą. Możesz być drugim dowódcą, tak? Jestem drugim dowódcą. A, no to czekaj, Andy, wgram ci lada od Tomato, okej? Okay? No dobra. Masz, bo masz to, on ma już wszystko, tak wiesz, po dowódczemu zrobione. Okay. Zobacz sobie jego i skoryguj, jak chcesz. Michał. Co? Play sound, co nie? No. Nie, on mi się... Lepszy jest od CBA, lepszy jest od CBA, czekaj, ci piszę. Tak, bo ten, który obecnie mam, nie chce mi znaleźć pliku, co nie? Ścieżka może być źle zdefiniowana. Nie jest źle zdefiniowana, jest dobrze zdefiniowana. To ma to załaduj sobie pocisk. Problem nazywa się tak samo, pocisk nazywa się tak samo. Pocisk do grafika sobie załaduj, bo chyba nie masz. XT tak samo zdefiniowane? Tak. Gdyby nie było, to wtedy bym się martwił. To jest w jakimś folderze, czy po prostu luzem w pliku misji? W folderze ten music, który został opisany. Jak? Wklej mi ścieżkę na Steamie. Bo ci pokażę głupotę army, czyli case sensitive tej szmaciury jebanej. Ale czekaj, ścieżkę czego? Pliku? Tak. Dobra, Andy, jak będziesz gotowy, chodź na chwilę. Description AXT. Moment. To jeszcze. Description AXT. Popatrzcie, jak wyznaczenie tu jest wprowadzona trasa kablowa. Ja jestem. To jest tylko ta jedna linijka, co nie będę ci całego tego. Dowódcą. Wszyscy wiemy, że jest dowódcą. O co ci chodzi? Ale nie, bo teraz ten... No rodzisz. Nie mogę to bez stopień. No dobra, jestem gotowy, to ma to. No chodź sobie. Matt, wiesz co ci... Jest źle, wiesz czemu? Musimy jak zaatakować te pierwsze, bo jeżeli pójdziemy dwoma drużynami na raz, nie będziemy się... Welcome to Arma. Atakujemy... Co atakujemy? Też ewakuujemy Hidę. Spokojnie, ja jeszcze kiedyś to też straciłem psychę. Zmarnowałem tydzień. Jesteś śmieszny? Nie, ale to jest ten powód. Ale nie, jesteś śmieszny, ja nie widzę co się zmieniło. Sprawdź przedrostek do music. Nie ma z której strony będzie najlepsze podejście, musisz mi pomóc coś wymyślić. Adoro, to. No, cool, nie? Na górce to mamy przejebane całkowicie. W sensie, o, tutaj jest większa górka. Why? No i tam wyborowe. Myślę właśnie, że wyborowa jako dlaczego? A my, nie wiem właśnie jak mamy podejść. Czemu nie? Nie wiem. Jest. Most.
próbowali nic wyborowego. Za mało. Nie wiem, co to ma być, ale nie, ma... nie zgadzam się. Nie ma innej lunety? Jakiej? Nie, to jest przeziołowa, jest kompetentna, celujesz środkiem. A potem zastawę normalnie robisz. Michał, mam dla ciebie najlepszą robotę w Bohemii. Porady do loading screenu. Górka, tu. Wieku, ja mogę robić wszystko w Bohemii. Dobra, jakieś medikamenty. A na następną pozycję no na pewno nie będziemy frontalnie atakować, ale jakoś od boku. Bo tam jest wyższe skórze, to 443 i 430. Nikt nie bierze zestawu, to biorę. Wysokości ich zaatakować. To mi kradniesz. Jakiego zostało? Wrócimy się na to 443 z górą i stamtąd zaatakujemy. Dobra, jeszcze osocza, tym się zmieści. Dobra, Kim już siedzi. Ja ogólnie w ogóle nie mogę regulować tym. Nie ma. Bo tak zrobimy, co myślisz? To jest to. Nie ma, pokaż. No nie ma ci, mówię. Daj mi tą broń na chwilę. Po prostu to, bo mi się nie chce bawić. Zacznę od stoperów. No co, i pokaż. A kurwa, to jest to, wiem, to jest ta zjebana optyka, Gomis. Kurwa, ja wiem. Właśnie. Gomis, tym to jest to... Ja mam jeszcze jedno pytanie. Zaskocz mnie. Czy w tym mieście na Suła coś tam będzie? Jakiś opór wroga możemy? Raczej nie. Jest, wilku, łap. Od razu mówię, nie dawać mi żadnych tych szkoleń medycznych. Mogę być niepisanym to najwyżej drugim medykiem. Masz, teraz jest wszystko skonfigurowane. Się kręci. Nie, fajnie, jakby się jeszcze ktoś znalazł, ale jak nie, to trudno. Uuu, o Boże, okej. Okay. Jest troszeczkę bardziej jest spoko chyba to lunetka. Cześć, mam. Jest okej. Okay. Wilku, weź sobie kamerę, bo ty będziesz jakby dalej się trzymał na wzgórzu, jak się postawimy. Tomato, ty masz tablet? Mam. Tak. No dobra. Dobra. Czy chyba jakieś pytania, czy nie? Ktoś tu jeszcze ma, czy wam brakuje? Mówię, teraz sprawdzić. Wilku, ty wyborowy jesteś? Tak. Tak, RKM się przyda, powiem celu, tak, to jest dżungla, więc RKM zaporowy musi walić non stop, pamiętajcie o tym, nie? Welcome to the jungle. A. Nie, właśnie o to chodzi. A żeby... właśnie, to może ma co stanie amunicyjnym. O, weźmy po prostu tylko 2-3 boksy. Okej, okay, pora wywalić trochę rzeczy. No. Zapasowa dopatrzy nie raku, bo jak masz 1100 to chyba raczej się stopi. 1200 mam tylko. To ja bym dał ci zapasową lufę, niech ci mat może weźmie zapasową. Sprawdźmy, czy możesz wymienić w ogóle. Czekaj, ty masz jaką broń? Tempo 4.9. Ogółem, jeżeli coś się będzie... Gdzie jest objęcie średniej radio? Ogółem, jeszcze będziecie mieli problem, nie? To weźcie tego, zapytajcie, piszcie do... Pytajcie się mnie po prostu wprost na radio HQ jakieś porady. Ja postaram się bez lotniska... Kabler wchodzi? Kabler nic nie wiadomo, raczej nie wyszedł, kiedy... no nie wiem, w sumie sprawdzam go. Jest offline, jest na Steamspeaku, nie mam zielonego pojęcia. Nic mi nie pisał. Dobra. Radio check. Jaka amunicja tam wchodzi? K5. Kulowe boksiki. Jesteś już w pojeździe? Kulowe, softpaki, tak? A, softpaki. Dobra, wezmę jeden. Można wymieniać lufę raku, chcesz? Raku. Mogę wymieniać? Tak, możesz, M249 możesz, masz tutaj lufę zapasową. My możemy w ogóle podpłynąć normalnie do tego pojazdu. Od czego, do jakiego pojazdu? No tego, no tym czym płynie. No tak, no, wstępujcie do niego jak chcecie. Dobra, no to kto jest gotowy, to już chodzi. Czekaj, bo nie widzę tej lufy. Jest w skrzynce. To mają wziąć. Zapasowa lufa, zgodnijcie, bo się przydać może. No jo, ja nie mam miejsca. No to raku, pamiętaj, no jak masz zapasową lufę, nie oszczędzaj. Daj mnie to. God bless America, pamiętajcie, amunicja wam się nigdy nie proszę, skończy. Proszę, ile ta lufa ma? To jest zapasowa lufa. Ale ile ona zabiera? Chuj. Większy plecak? No, daj mi większy plecak. Panią, dobra, mat, czekaj. Przecież to lufa to jest. Lufa to bardzo dużo zajmuje. Bo to po pierwsze musisz mieć zestaw do wymiany jej. Musisz to. Mieć... No, musi być odpowiednio, wiesz... Kurwa, gritowana, gruba. Nie wiem, co się stało. Tutaj pojazd jest. Transporter. No. Ale wyświetla jej dodatek tego, celownik, zaraz pod hełmem. Żyję, że ja. Wysyle cię po prostu screena. Czekaj. Radio, czek. Widzę, że na 5. Masz na 5. Na sobie, czy? Już tak, od razu. I tylko, chyba ci lufa tylko wejdzie do niego teraz, sprawdź. Tak. Idealnie, dobra. Perfekto. Pamiętaj jedno, że Raku może używać amunicji całego zespołu. No tak. No wiem.
Spokojnie, mam jeszcze 9 magazynków od siebie. No właśnie, więc spokojnie. Dobra, weź ty przypilnij soli, to ja już siadam. Dobra. No dobra, to leję też lecę. Dobra, dole, nie? Traka. Można skakać? Nie, po prostu zejdźcie po drabinie, nie bądźcie zwierzętami. Banzai... Znaczy co? Why no banzai? A to ciekawe. Mógłbyś zamknąć rampę, nie, bo tak jakoś nie. Mokro się zrobiło. Radioczek. Czek, czek. Zabezpieczenie lotniska i... Gdzie lądujemy? Bezpośrednio na lotnisku? Radioczek, odbiór? Odbiór. Ktoś mnie na tym radiu? Odbiór. Radio 3-4-3, odbiór. Halo. Odbiór, odbiór. Tutaj mówi nasz kierowca. Będziemy u celu za jakieś 5 do 10 minut. Jest strasznie zburzone morze. Możecie przekminić tej planki, tak siedzimy. Czyli dowódco, to w którym miejscu lądujemy? Lotnisku, będziemy musieli tam odeprzeć jakiś atak wroga i ewakuować nasze sojusznicze jednostki. Następnie zaatakujemy pozycję AA na wzgórzu 363. Na wzgórzu 378 tam zostanie wyborowy i będzie nas z wysokości osłaniać. My zaatakujemy, jak sobie tam zobaczycie, koło wzgórza 317 jest most, przejdziemy koło niego i zaatakujemy od tego najbardziej odsłoniętego miejsca. Po zajęciu tej pozycji udamy się na wzgórze 443 i od góry zaatakujemy drugą pozycję AA. To rzek, na jaką pozycję macie udać wyborowe? Na wzgórze 378. Copy that. Masz X-em zaznaczone. Już nie. Dobra, mam.
za chwilę. No, pomiędzy wyspami już jesteśmy. Dowódco, chcesz nasze bezpośrednie wsparcie ogniowe przy lotnisku, czy mamy wstrzymać ogień i czekać na podebranie rannych? No, jeśli będzie taka możliwość, to możecie nas wesprzeć ogniowo. Jasne, świetnie. Mgła gęsta jak mleko, ale już widać wyspę i światło na lotnisku. Z tego co wiem, to wszystkie nie będzie drugiego dowódcy Diego. Kierowca przyjął. Wiedzieliście o tym, że tu na lądzie może jechać 40 na godzinę? Wiedziałeś o tym, że ci nie słychać? Słychać, ale słabo. Stąd lepiej słychać. Skakuj na górę. No, za chwilę lądowanie, przygotujcie się. Jeszcze plaży nie widać. Kształt góry widać, ale plaż nie. W środku macie paczkę stoperów i noktowizory dla wszystkich, bo robi się ciemno. Widać już światło na lotnisku. Ktoś siedzi na wazie? Ja. Świetnie, widzisz coś? Otóż. No, widzę. Świetnie. Zarys góry, a na noktowizji to o, widać już, no. Gdzie lądujemy? Panowie, 30 sekund. Ty tu podjedziesz?
siatka. Na miejscu. Ła. No, wszyscy wysiedli? Ła, nie wiem. Dobra, idziemy w stronę lotniska, musimy im pomóc. Widzę na sobie jakieś jednostki. Musimy znaleźć jakiegoś ich dowódcę, z którym porozmawiam. Chodźcie tam w tamtą stronę. South. Generalnie south, od east do west, south całe. Dobra, wszyscy znajdźcie sobie jakieś pozycje obronne, strzelajcie do wszystkich, którzy się zbliżają do lotniska. Czemu nie mogę strzelać? Próbuj sobie odbezpieczyć. No co ty? Mam nieaktywną broń. Super, jestem w dupie. Kurde, dostałem. Nie masz połamanych nóg. Dobra, żartowałem. Może nie mam połamanych, ale... Jeszcze przydałoby się, żebym zaczął... Tu nogę. Z lewej strzelają. Rani załadowani. Podejdź do mnie, Hasze. Medyk! Gdzie jest medyk? No raz jest medyk. No, czy tam jesteś? No, strzyj mnie tylko. Piechota do HQ, odbiór. Jest! To działa! Odblokował się. Biorę siły nasze, żeby cofały pomoc, trzymać lotniska.
blisko ci tu podchodził, Kimi. Panowie, musimy się utrzymać lotniska, jeśli jesteśmy w stanie. Jeśli nie, to zacznę ewakuację. Dużo jest dostać wroga, co to widzę. Ale tam chyba dużo was, nie? Tak, tak, możesz dostać na pozycję. Zacięcie! Został... Raku, został ktoś tam jeszcze? Po prawej? Z jedną osobą... A, jest! Zbiórka na southeast przy budynku. To Raku z tobą pójdzie, Raku i Zmato, sprawdź, co tam dalej jest. Dobra. Kim, chodź już tu do nas. Wracamy. Na blisko jest czysto, widzieliśmy jakiś pojazd transportowy w garażu. No to musimy pójść to sprawdzić. Może coś uda nam się wziąć. A może ten, trzeba to jeszcze sprawdzić pod kątem saperów czy coś. Osłaniasz. Raku, idziesz z matem. Gdzie Mati? Pod
czekamy. Wracam wnętrze najpierw. Drugi pokój czysty. Tu czysto. Okej. Okay. Garaż czysty. Jest sprawny, jest zatankowany. Idziemy w waszą stronę. Pełni sprawny. Czy potrzebujesz transportu? Jeśli jest możliwość, to tak. Wziąłem. Bo jest taka możliwość, że przyjedzie coś tu? Możliwość jest możliwość. Momencik. Dobra, Wilku i Kim, chodźcie tu do nas, na tą stację benzynową, dostaniemy pojazd. Kopi. Dowództwo coś nam przyśle. Barki dziesiątowe mogą zrzucić nam pojazdy w Penelo. Powtórz. Barki dziesiątowe mogą zrzucić nam pojazdy w Penelo. Znaczy, że trzeba chyba podejść na te bliżej brzegu. No to nie będziemy szli wszyscy. No. No to Mat, Iraku, idźcie tam i oczekujcie, przyjedźcie tu pod nas. Chodź, Mat. Dobra, ja do was mówię, zapomniałem słuchawek włączyć. No i no to tam był ten, Pilot i Landrover. Tak, jedziemy, no czekasz przy brzegu, tak? Przy brzegu gdzieś, no. Jest parę brzegów, ale dobre, nie będę się o to kłócił. Nie powiem, trochę rzeź. Pomimo deszczu już mi się lufa zablokowała. Myślę, że co, wymienić ci? Nie, no już teraz jest chłodna, nie? No tak, tak, ale wiesz, możesz się przetopić. To nasi. Tutaj HQ, barki desantowe zdesantowały pojazdy dla was. Powiem ci tak szczerze, to nic nie widać. W którym miejscu, bo wysłałem tam, ludzie powinni po to wsiąść. HQ, z której strony? Dobra, Raku, Mat, widzicie jakieś pojazdy, bo HQ powiedziała, że już coś jest. Jeszcze nie. No, z tej strony nie widzę. Jesteśmy w miejscu lądowania, więc... To po prostu tam są dwa pojazdy podrzucone już. Jeszcze raz? Powtórz? Jakbym miał tryb... Jeszcze raz, możesz powtórzyć? ...do znajdowania pojazdów. Na pozycji już czekają Marines, po prostu. Pozycja to jest wieś. Penelo. Przegrupuję Marines, żeby dostali się do was i podrzuci wam te pojazdy. Wracamy. Z której strony możemy się ich spodziewać? Wracamy. South East. Nie wracamy. Dobra, wróćcie tu do nas, Matraku. No dobra. No i wracamy. To kto tu strzelał? Kto strzelał? South. Naszki wroga na south. Draku, słyszycie mnie? Słyszymy. Wróćcie tu do nas. Biegniemy. Sorry za brak potwierdzenia.
Kto was ostrzeliwuje? Strzał z góry. Mamy widoczność? Tak? Kim od tej strony drogi powinien do nas pojazd jechać nasz? Lawka i handicap. Nic nie słyszę, nic nie widzę. Zresztą coś chyba jedzie? Lawka i Hanwiki. Zaraz jadą. Rozgląda się, bo... Po raz z drugiej strony coś jedzie. Lawka. Jak rozumiem, pakujemy się do niego. To HQ, wasze Hanwiki są już na miejscu. Nie, my dostajemy Hanwiki. Dobra. Chodźcie tu wszyscy, się przegrupujemy. Muszę zobaczyć, ile nas jest, bo Andiego nadal nie ma. 6 nas jest, no to podzielimy się 3. Albo nie, my dostaliśmy jeden w końcu, muszę się zapytać. 2 na no. HQ, no, my możemy 2 wziąć? Stwierdzam, 2 są dla was. To ma traków, Wilku, pojedziecie w tym drugim, pojedziemy w tym pierwszym. Przyjął. Kierowcą, no zostanie, no, trochę tam wybierzecie. Ma kieruje. Okej, okay. No nie mam z tym żadnego problemu. To ja Gunner. A też sobie spolał z tego. Prawdopodobnie będziecie mieli lekki problem, by pogodzić się na tyle, że wróg będzie mógł używać lotnictwa. Możemy się spodziewać ataków lotniczych, uważajcie. Rozumiem, że światło wyłączyć. No raczej. Chyba dobrze. Mam nadzieję, że nie będzie znowu wiatr. Cholera, bo... Drugi pojazd, pojedziecie za nami. Oh, to mama. Take me home. Utrzymać odległość? Ła. O, teraz ja widzę. Właśnie lawka mnie oświetliła tak bardzo, że... Nie. Czy możemy poprosić lawkę, żeby wyłączyła światła? Albo odjedźmy od niej po prostu. Nie, ja i tak nic nie widzę. Mam refleksy w szybie i w lusterkę. HQ, drużyna, którą dostarczyliśmy, będzie zabezpieczała lotnisko pod waszą nieobecność. Zrobimy tam szybki punkt ewakuacyjny dla was. Przyjął. Offroad, to lubię. Pęta droga, prawo, 3. Długi, lewy. Topka. Ryty. Co? Czemu tam ma taki słaby silnik? Chyba, że ktoś od was jadł pączki, bo wtedy... Zatrzymujemy się tutaj, wsiadamy. Dobra, Kim, po przemyśleniu twojej propozycji mówię to przemyśleć. No bo w takim razie na chuj nam pojazdy.
nie wiem. No, ale... teoretycznie w sumie lepiej byłoby zaatakować z tego wzgórza, najpierw na to drugie wzgórze, bo tam jest wyżej, mielibyśmy tą przewagę wysokości, później jakbyśmy atakowali, to pozycja A przed nami. Tylko się zastanawiam, jak tam podejść, bo pozycja wdrapalibyśmy się na to wzgórze 4-4-3, stamtąd mielibyśmy przewagę wysokości. Tak. Punkt trzeci jest wyżej niż drugi. No tak, widzę. To punkt, to lepiej go jego pierwszego zaatakować. No to no, dobra, myślę. W każdym razie te samochody potrzebują przeglądu. Ten silnik nie domaga. Te pojazdy wymagają sprzedania ich na szrot. Swoją drogą. A nie przeglądu. Jednak zaatakujemy najpierw tą trójeczkę, udamy się na wzgórze 4-4-3, tam zostanie wyborowy, my zaatakujemy. Tylko poczekajmy jeszcze chwilę, może wróci drugi dowódca. Weźcie się, rozstawcie, patrzcie, czy nie idą z jakiejś strony. Dobra, teraz tak, Rak i Mat, wejście się pomalujcie na niebiesko, Wilku niech na zielono pójdzie. No i ruszamy w stronę tego wzgórza 4-4-3, raczej nie spodziewamy się żadnych patroli wroga. Raku pójdzie ostatni, Mat przedostatni, Hase w środku, za mną pójdzie Kim, a za nim Wilk. Taką kolumną będziemy się poruszać. To ja zamykam. Tak, bo przedni, bo nie usłyszałem. Ostatni dzierak, później Mat, Hase, Wilku i ty za mną. W ten sposób. No, idziemy. No, już idziemy. Tylko ty wziąłeś sobie dalmierz? Potwierdzam. Tam biegniesz? Biegnę. Jo, Raku? Hej, na początku nie mogłem w ogóle strzelać. No pokaż. Teraz jest okej, okay, nie? Tak. Próbowałem przeładowywać, próbowałem zabezpieczać, odbezpieczać. I dopiero jak mnie zszył, to się odblokowało. Nie wiem, coś było dziwnego, no to. Czyli no. Jest git. Jest git, dobra. No to szybko, Max, już chciałem, wiesz, czy to jakoś RP
czy się odwrócicie, szukają. Chyba miałem wyjebane nawet. Przed chwilą zgłosiłem, że ten, że biegnę. No to biegnij, biegnij. Halo, zgubiłem się. Na nor. Dziękuję ci. Po lewo. Raku, po lewej stronie. Stój. Kurde, włączę to. Po lewej stronie. Drugi raz mam strzelić? Za drugim razem to jeszcze w głowę byś trafił. Wysoka ta górka. Górka? Oho. Podejście od tej strony to chyba nie najlepszy ma pomysł. No, dlatego pójdziemy najpierw na west, a później dopiero szczytem góry niż ze szczytem. Jak zobaczę te lasery, to jakby sorry chłopaki, ja zbieram. Coś ty taki bojaźliwy się zrobił? Wspomnienia mnie to dopadły, co nie? No widać już tam. Są wieże. To jest punkt drugi. To jest drugi? Dobrze. Mamy teraz na trzecią rację. Tam jest trzeci, tak. A ja tam się jakby pozycji, że tutaj zatrzymacie wcześniej na raka było za drugi, lepiej zbiorę. HQ, zaginiony dowódca się odezwał. A, stójcie. To metr za wami. Jest, wrócił nasz drugi dowódca. Jest i on. Ordynator. Witamy, witamy z powrotem. Ma to wybacz. Dobra, Andy, pójdziesz ostatni. Okej. Okay. Czy niech twoja drużyna wróci do ciebie? Hej, lotnik? Lotniskowiec widać. Tak, to widzę, nie mam. A to chuj. O, oczywiście. No, ale ruszamy. Tak, jasno. No, jeszcze tak jasno. Nie widzę. Dobrze słyszę helikopter? Dobrze słyszę helikopter? Na sound? Tak,
samolot. Wygląda na cywilny, ale... No, ale ruszamy. Jest cywilny, widzę na te działka przy tym, to są... O, ma działka? No te, to wystrzeliwamy. Ruszamy, panowie, no to nie stójcie. To jest patrolowy. Go, 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 go. Bezpiecznie, lecimy. On zawracał. On zawracał. Druga wojna światowa, wracamy. No, widać drugi punkt. Leci. Lepiej się ukryć. Chodba działka. Na górze. Przynajmniej padnąć. No, panowie, nie ma gdzie tu się ukryć. Jedynie gleba. Tutaj możemy wejść. Szoki. Nie no, tutaj do waszej strony nie leci. Ale się rozgląda. Informacje, że będzie drogie lotnictwo, no ale... No, ten samolot, no nie wiem, krąży sobie. A może Hejczyk zawiadomił o tym, oni tam na pewno mają A. HQ odbiór. Była informacja o jakimś samolocie cywilnym? HQ, była informacja, właśnie nasze Stingery starają się skurwiela strącić. On ma pod sobą te, z kudłami ten, rakietnicę. Nasze Stingery już się z tym będą bawić. Próbują się z nim bawić. To są rakietnice, a na pewno to nie jest do oprysku pola. Co to jest? Do oprysku pola by miał ten... Opryskołowie. Wprost ten, do, ze skrzydłami. Przecież on nie musi mieć wcale tego rur, może mieć po prostu dysze. Zobaczcie, jak będzie do nas strzelał. Zaczął strzelać? Jeszcze, to znaczy, nie? Że nas nie widzi jeszcze. Główne armamenty do walczenia z samolotem dostał na lotniskowcu, on jest jeszcze zbyt daleko. Na lotnisku jeszcze nie mamy dość dobrej pilotki, żeby się nim zająć. Przyjął. Dajcie mi trochę czasu. To na takiej samej zasadzie może być tak jak prawie. Może. Bardzo. Nie wiem, ja nie byłem nigdy na ranczu, więc weź mnie zostaw. Słyszałem historię. Teraz niech każdy uważa, nikt nie używa lornetki oprócz mnie, Wilka i Andiego. Helczki potwierdzone ze strzelania. Jest jej czołg i trzech piechociarzy. Chodź tu wyżej. Ilu piechociarzy widzisz tego na wieży? Ja zobaczyłem szybko trzech. Nawet spod. A, połóżcie się tutaj, zobaczyć co tam jest. Ciut większa odległość? Nie. Dobra. Tak 500 metrów. Ty po co na lufie siedzi? Nie, nie siedział na lufie. Nie, to wygląda jakby siedział na lufie. Ale zostańcie, to ja wejdę tam jeszcze wyżej. Przy drzwiach, no faktycznie. Andy, podejdź do mnie. Okej, podchodzę. Azymut 210 na tej kuli wielkiej, nie wiem, patrz się w naszą stronę, nie wiem co to jest, czy snajper, co to jest. Wieżyczka się zatrzymała w naszym kierunku. Nie. Wieżyczka patrzy na... Wilku, podejdź do mnie. Da. O, teraz. Bądź wszyscy. Bądź się z klifu. Tego trochę. Pop sobie w naszą stronę. Thank you.
Wszyscy sali? Dobra, panowie, chodźcie tu wszyscy. Zejdźcie, zejdźcie trochę w dół z boczu, będziemy atakować. Wszyscy sali? Tak, jak coś, to może mam 350 metrów zasięgu tylko. Rzucić granat dymny? Możesz rozrzucać granat dymny. Ile masz zasięgu, Kim? 350 metrów. To dobra. No to musimy podejść bliżej. Mogę spróbować strzelić wyżej, bo... Podejść ogień? Przejdziemy na spokojnie. Nie, nie, podejdźmy. Jest zezwolenie na otwarcie ognia. Pytanie, czy to jest efektywne powyżej 350 metrów. Wilku! Kurde, w łeb dostał. Wilku, rannę! Piękna. Hase, wróć się do niego. Raku, gdzie ty jesteś? Na początku wzgórza. Nie, brak tętna. Zajmę się. Do, tak, adrenalinkę mu dam. I ogarnij drogi oddechowe, a ja tak. Nie strzela już do niego, podejdzie. A ja RKO robię. Podjeżdża czołg, podjeżdża. Jestem ranny jak coś. Jak ogarniesz drogi oddechowe, to... Przejmiesz. Ranie, możesz tam do nich iść. RKO jeszcze skończę. Dobra. Dobra, zostaw mi. Asa jak wilko? Nie przytam. Nie przytam. Idę sprawdzić co u Hasa. To south east od nas. Hase, dobra, nieprzytomny. No. Nieprzytomny. Zajmuje się wilkiem. Dobra, wilkiem, wilku, wilku nieprzytomny. Raku jest. A wilku się obudził. Ja już biegnę do was. Obrata wieżę, obrata wieżę. Ty do nas iść? Czy jesteś ranny? Nie, biegnę. Właśnie tu, gdzie czołg strzela, to ja jestem. Tylko po drugiej stronie góry. Przejdźcie do drugiej strony górki, na west. The south east is czołg. Jestem przy was. Nie wiem, czy tego typa na wieży, na... Free fire.
Jakiś nieśmiertelny, bo wcześniej już dostał parę razy. Co to było? Pelotka! Pelotka, pelotka! Pelotka, chować się! Biegiem do bazy, szybko do budynku. Odbiór, wszyscy, którzy są sprawni, biegną do bazy. Raku przyjął, jestem lekko ranny. Chodź tu, nie idź do przodu, chodźcie tu wszyscy do mnie. Kim, wróć się. Matt, wróćcie się tu do mnie. Sadziłem Tifa. Matt, co ty robisz? Kasę, Andy. Wilku, i żyjecie? Potwierdzam, idziemy. I żyję też. Słyszałem kogoś tutaj. Idziemy do waszej prawej, idziemy od Northway. W tym budynku coś jest. No. Tak, dostał grenada, dostał... Strzałku znowu. Dobra, jestem tu ranny. Nie mamy już lata. Jeden już. O, porwałem, schodźmy się tutaj. Ja bym poszedł do tego... Nie możemy jeszcze wejść do budynku, tam są wrogowie, jestem ranny. O, Boże. Dobra, streamy ktoś. Ktoś zajmuje pipo? Może nie odsłać tam, jak chcecie. Ej, chodźcie tutaj do środka. Dobra, nie mogę. Dobra, wszyscy do środka, to do hangarem. Gdzie ktoś był? A, za hangarem. Andy, ty jesteś na zewnątrz? Minimalnie na izbę był kontakt. Wziąłem go. Wszyscy cali? Rak i Matt pójdą na East i będą nas osłaniać od tamtej strony. My pójdziemy sprawdzić tamten budynek. Za tym murkiem jest. Nie strzelaj już, Andy. Kontakt Northwest, kolejny daleko. Tak, na Northwest. Zaskakuję przez płot. Tak, kolejny Nord gdzieś na plaży. Tak, wróć. Na budynku. Dobra. Jest zdjęty. Matt, żyjesz? Czuję, mam się świetnie. To wejdź tutaj do nas. Dobra, do budynku. To się mnie teraz! Rak? Jestem! Szyjeć, Raku. Szyj. Zrób się to Macie teraz. Macie jeszcze kontakty od północy, jeden gość za budynkiem prawdopodobnie. Raku, słyszysz? Co? Masz iść z Mattem na East i sprawdzić, czy z tamtej strony nie idę. Dobra, gdzie jest Matt? Czekaj, to opatrujcie. Nie wiem. Mnie szyjesz? Matt, gdzie jesteś? Tam tak. Mati! Matt! Ty gdzie jesteś? Co? Mati, gdzie jesteś? Jestem przy wyjściu z hangaru, na ich. Biegnę, uwaga. To ja. Lekki z tym. A, u góry jesteś. Tak, u góry. Tak, wyjeżdża pojazd z działkiem. Dobra, wiem, czy nie będę. Kim będziesz
strzelał. No czekaj, pojazd. Wy ambush, robimy ten pojazd. Widzę po ruchu tego na naszą stronę Tilta Willisa z M2-ką. Podejdź tam bliżej. No co, układamy się nisko i czekamy. Podjeżdża. Połk? Czołg? Podjeżdżam, czołg podjeżdża, jest tutaj pod górką jest. Kim do szalego zestrzelić? To jest czołg? Nie, to jest... Który mam wyciągnąć? Czołg czy pojazd? Pojazd. Zaraz za pojazdem jest pojazd, zaraz za czołgiem jest pojazd, który... jadą dwa. Od boku czołg może dam radę rozwalić. Pierwszy chyba będzie pojazd wjeżdżał. Dasz radę to czołg znieść. Drugi pojazd to jest opancerzony? Co to jest? Jeep Willis z M2-ką. Tak, Jeep Willis widocznie postanowił sobie odjechać z powrotem. Co ty zawracasz? To co robi tu w obronki na odjeżdżaniu? Brat Rock dojechała, zaczyna powoli podjeżdżać. Wjeżdża brata. Lepiej się schowali. Impact. Głowę dostał. Nieprzytomny. O Boże, co mu się stało? Promu czyściłem drogi oddechowe. Nie mam jak go strzyć, więc jakby tyle. Stracił dużo krwi. Ohoho. To weź mu podaj. Nie mam mu co podać tak naprawdę. Poza przydziałówką. Taka sytuacja u was. Andy. Lepiej, czołg Andy wyjeżdża. To leży? Z wymiotową. Andy leży. Jesteśmy pod ostrzałem czołgu. Czołg. Musimy go zabrać tam. Bierz go. Teraz został zajmie się ogień. Nie, musimy się schować tutaj, bo czołg nas... A jadą tutaj jaka sytuacja nawet. Nieprzytomny, nie oddycha, hangaru, tak, dobra. Do hangaru. Hangaru. Jesus Christ. Na mapie zaznaczone potencjalne zagrożenie w punkcie drugim. Przyjął. Odjeżdżają nadal te pojazdy? Stwierdzam, to jest już prawie pod górą. Pod górą, już jest prawie przy wjeździe do góry. Do punktu. O, zajmijcie okna, on jeszcze jest. O kurwa, on jest tutaj to pod jazdem. Czołg jest bliziutko. Cóż się... To się da zamknąć? Bo czołg cię zgarnie. Panowie, powtarzam, wycofajcie się do pierwszego budynku, do okien i obstawcie go. Jest stabilny? Nieprzytomny? Nie wiem jak stętnę. Pasa? Ma
już ten, no to powinien się za chwilę obudzić. No to przenieście go do tego budynku, tak jak mówiłem. Mogę go brać? Dobra, niosę. Dobra. Tam tyłem idź. Nie tu, bo to czołg wy... te... Mówiłeś, że tyłem, to... Tam. Tędy. Tam. Wycofaliśmy się, podchodzimy od drugiej strony, od strony west. To jest dobry pomysł. No, nie mamy jakby lepszej pozycji obronnej. Weźcie, przeszukajcie ciała, które tam leżą, może ktoś ma te. Ileż na radarze miała te? Z rakietą po pan. MG-42. Czy granatnik coś może zrobić czołgowi? Dobra, Raku, odbiór, słyszysz mnie? Słyszę. Podejdź do tego drugiego budynku, ja tu stoję na drodze. Chodźcie do tego drugiego budynku, tylko do pierwszego, a Raku niech podejdzie tu na drogę. Biegnę. Ok, już wjechał na górę. Strzelny mi kierowca. Pojazd za te. Dobra. To nie mogę zwrócić uwagę trochę. Tak, gdzie ty jesteś? Jestem przy drodze. Obok czołgu. Pojazd zneutralizowany. Co nasi byli? Co? Nasi byli w AT. Dobra. Kurwa. Potrzebuję kierowcy. Poszedł to też po tego AT, co był na radarze? O, dobra. Mogę go zebrać. Zajmij się ktoś rakiem. Kno jakieś te barierki. Dobra, ja się zajmę kino. Okay. Ja to ma to. Taku teraz chodzi, pomóż. Komu? Andy? Strzeliłeś. Co? Tym, co rozstrzelałeś, jest dwójka. Nie będzie z drugim. No tu jest, to ma to. A to ma. No właśnie się nim zajmuje. Do budynku weź go ciągnij. No dobra, ty się nie zajmujesz, to dobra. Coś jedzie. Ciągnę. Nasz w pojeździe tym, który podjechał? Odmawiam, to jest to, który zaklina nas skosi. Jakaś ciężarówka podjechała od East. Właśnie to ciężarówka. Co było? Kim K. Czekaj, ja chciałem też dotarłem do was. No dobra. Zamykam cię. Dawaj, gdzie jest czołg? Aktualnie East, North East. East podchodzą kontakty.
Raku ranny, ostrzeliwany. Jesteś. W pierwszym budynku. Które piętro? Raku, które piętro? Raku, już nieprzytomny. Dobra, niech ktoś do mnie podejdzie i wsiądzie na to łapę. A, okej, podejdę. Podejdź do mnie, do pojazdu. Pogę składową. A ten drugi pojazd? Ciekawe, czy ktoś... Raku, zgłasz. Raku, nieprzytomny. Dziękuję. Sorry, chłopaki. Nie, zobaczyłem, ja umarłem. Zobaczyłem pojazd po prostu. Masz radio. Masz kurwa radio. To go słuchaj. Zajęty byłem ratowaniem wtedy. Andy też nie tomny. O Andy chyba nikt nie wie. No. No tak o mnie, nie? Ja poszedłem do przodu, tam... O, tych trzech co leży, to właśnie ja. Koło czołgu. Myślałem, że to ma to te. Tak, kurwa mać. Ale... Już go opierdoliłem, spokojnie. Ty po nim słuchać radio. Po prostu... O, gdyby nie to, że Mat znalazł RPG 7 w budynku, ten to bym kurwa porobił jak szmaty. Naprawdę, bo ja nie wierzę, ja się bałem, że mnie tak znowu koła. Ale jeszcze kurwa Raku was rozpierdolił i ten czołg wtedy rozpoczął szturm, ponieważ boty do niego dojechał, który wysłałem. A, Michał, takie info odnośnie tego... tej wyrzutni rakiet. Jest tak ciemny celownik, że ciemnego czołgu na jego tle nie widać. Tak się to zlewa, że nie widzę, gdzie celuje. Sorry. I will do my best, tak powiem. Chcesz wrócić, czy nie? Nie. Nie chcę, mi się odechciało, mi się to jest raz, a dwa. Jakbyś mi podesłał tekstury, mógłbym chociaż trzy białe kropki dać. Ja bym chciał wrócić. Żeby było wiadomo, gdzie jest celownik. A nie widzą, że nie żyjesz? No wiedzą, teraz mnie znaleźli właśnie. A, to już wrócisz, albo w sumie nie wiem. Ty, ale robią mnie, Mator mnie robi jeszcze. Nie, Wilku powiedział. To jest Patoroni. Ja ci w sumie nie, Raku, ja cię nie przywrócę, kurwa, to blue. No! Rozjebałeś tak. Dwóch tego streama, streamujesz, co nie? Tak. Daj linka, zobaczę, czy słyszę dźwięk chociaż. Ale jest ciekawie, czy nie? Na linkach chcę zobaczyć, jak umarłem. Nie, właśnie chcę zobaczyć też, kurwa, jak to rozjebałeś swoich i mówisz, dobra. I Raku do mnie mówi, wrogie, samochód zneutralizowany. Na live'a wrzucę. Ale Andy'ego znaleźli. Ja pierdolę. Dobra, jak Andy się obudzi, to zapłacić będziemy robić. Dobra, znaleźć linka? No na live'ie. Jakiś wsparcie. Gdzie live'ie, w sensie? Tutaj Twitch. Działa. Do tamtego murka i patrzcie, czy działa dźwięk, nie? Tylko takie buczenie mam wrażenie jest. Tak, jest buczenie i pikanie. No, te filtry wyleciały po aktualizacji. Sobie ustawisz ponownie.
Ej, no, kurwa. Będę musiał właśnie. Ale zobaczyłem pojazd, kurde, wybiegłem z budynku, zobaczyłem pojazd i ogień, kurde. Raku, Kim, weźcie, wróćcie, bo potrzebuję ludzi. Dobra. Kim, dostaniesz normalnego pepanca, jak chcesz, dostaniesz smawa, nie będziesz lekkim, a będziesz normalnym pepancem. Channel switched. Yo. Yo. Zriarmuj się, ale raku, kurwa. Ja pierdolę. Rozjebało to. Przyjedzie podobnie do was motor z ludźmi. Noctowizja. Noctowizja, jasne, ale jest jasno, kurwa. Ten Monson generalnie wam nie przeszkadza, czy nie? Nie. Tak w pewnym momencie wiało, co nie? Czy nie wiało mocno? Chodzi mi wiatr. No, nie, trochę to masz. Wiesz, nie zauważyłem. Torby jest, ale... torby jest, masz tam led, tego. Dobra. Mamy jednego strzelca RKM, pepanca, właśnie staramy się ogarnąć. Za dużo o radii. Gdzie tam to widzę? Tu w skrzyni? Jest, dobra. Okej, okay, ja gotowy. A Kimi nie wraca? Kimi wraca, dostaje mnie prezent. Jest Kimi. Kim? Jesteś? Dobra, świetnie. Słuchaj, dostaniesz ode mnie idioto odporną wyrzutnię. Kurwa, czekaj, aż mi wkleję ten model, już stworzenie, jest tu. Ty, a co mu się stało? Nie wiem, pewnie się ładuje, czy coś. Tak, laty wypierdo... O, nie. Idzie ten dumny, raku, pojazd zneutralizowany. No nie, kurwa, nie, raku, dostajesz ode mnie kółę na mordę. Czekaj, Kimi. Nie, rozbraj się jeszcze, dobra, bo ja ci tutaj dam coś. Plecak. Górski? Tak, to będzie okay. Górski. Ała! Ała! Ile hej, razy? Nie, ała! To nie działa? A czekaj. Ty, ja skaczę. Marks, to nie...
A ta... Ty kurde! Michał! Please help! Aż mi nogę złamałeś, ty! A... Nie wiem, co ty zrobiłeś. Ty mu życie. Łapki, i prawie to mapę. Łapki mi lodał. Zobacz sobie. Masz spotting groundy, które ci pozwolą po prostu wykryć odległość i zawsze trafić. Nie wiem, jak to działa, ale dobra. Jak ci przekazać, tak, smart optical scope, nie? Wiesz, że ty możesz po prostu akoga na niego pierdolnąć i się cieszyć z tego. Jak ci się nie podoba, jebni se akoga. Ready? No nie! Ja tak. Ulecz mnie! Nie, czy nie? Bo nogę mam złamaną w ogóle. Tak, już się leci. Dobra, może być. Dobra, tutaj HQ, ludzie są w drodze. Będziecie po prostu jechali wzdłuż drogi, którą wam zrespi, okej? Okay? Dobra. Raku, tak, i... HQ, ja mam pytanie, ekstrakt, tam my mamy później wrócić. Czy coś po nas może podleci? Jestem po was księgowy, tak się wszystko uspokaję. Na razie są falotki fejały, nie możemy nic zrobić. Na górę. Ty mi odwróć to. Ty, motor. To ja na strzelca. O, ma rozbitą szybkę, ale dobra. Masz stopery? Bo będę w razie czego strzelał się nad uchem. To nie w głowę. Nie da się. Nie można zrobić Willy. To znaczy... Glufę mam za tobą. Ale nie, mi chodzi o Willy, na tylnym kole. Ty, a faktycznie masz rozbity te... prędkościomierz. Bo mogę patrzeć przez ciebie. Tak, Free Fire, możecie strzelać jak macie, nie wiem, zasięg. To my! To my, to my! Wsparcie, wsparcie! Asi jadą, nie strzelajcie, stójcie, nie strzelajcie. Odpowiemy ogniem. Ale tu ciemno. Ty ja... Przejechali na szybko, dobra. Co? A tu nic nie widać! No, ktoś do nas zaczął strzelać. Ale ja mówię... panowie. Powiedziałem na radiu. Dobra, ustawcie się na east tutaj. Okay. Co za pojazd? Ja może do pojazdów już nie strzelam. Ten, który kierował, normalnie zasługuje na skarę. Ten, który do nas strzelał, zasługuje na pierdol. Ała. Mamy ktoś? HQ, co się dzieje? HQ! Drugie AT wyeliminowane. Aha, wyeliminowane. Mamy się tym zająć? Możemy zająć ten drugi punkt, jeśli jest taka potrzeba. Może, jeżeli nie chce wam się już, zróbcie ankietę wśród ludzi, może po prostu wysłać samolot i się tym zająć. Aby się pojawiacie fajerwerki. Otworzyć ogień, postrzelajcie koło ten, ognia po prawej. Panowie, czy jesteśmy w stanie zaatakować ten drugi punkt? Czy jesteście już na tyle zmęczeni, że chcecie się wycofać? Możemy atakować. W prawo. Miałem go za atakiem też. HQ, będziemy mamy atakować drugi punkt. Mamy go zmiękczyć nalotami? Czy... Białe. Nie potrzeba. Białe. Szukamy, czy nie ma tam jakichś informacji ani czegoś takiego. Jeden strzelec za małą budką. Zaraz koło kontenera. Właśnie strzelec koło tej budki. Tam są takie budki strzelec. Nie widzę tej budki. Powtórz? Lecimy zbombardować za tyśkę. Przyjął. Strzelam stoła! Dobra, w
Wilku, będziemy atakować ten drugi punkt. Ty tu zostaniesz, jak coś to podjedziesz za nas tym motorem, jak jest jeszcze sprawny. Zrozumiałeś? Zdjęty człowiek. Tam jeszcze trzech jest. Dobra, Andy, pojedziesz drugim pojazdem, my pojedziemy tym. Daj sobie swoją drużynę. A ja pojadę tym? Nie, ty pojedziesz tam. Wilku i Matt, chodźcie pod toła. Idziemy tołem. Jakiś odrzutowiec. Nie będę tutaj zostać. Rak, Kim, chodźcie tu pod drugi pojazd. De? Chodź Wilku na komandę na... Ja mam tu zostać. Okej, dobra, nie ma problemu. Ale Wilka nie ma. To jest tył. Wilka nie ma. Czekaj, no bo tu, no to tak, Kim pojedziesz z nimi, tak? Zmieścisz to. Dobra, Andy, Kim pojedzie z wami, stój. A im pojedziemy pierwszy. Dobra, poprowadzi... Kto poprowadzi? Rak poprowadzi. Dobra. Ja pójdę na górę, na strzelca. My pojedziemy pierwsi, wy za wami. No jedziemy na tamten punkt drogą po prostu, no. Jak już trochę wyeliminowaliśmy ich tam. Cóż, tam to? Pojedziecie za nami po prostu. Ale ja strzelałem do gości, gdzie tylko. Tylko jedź trochę wolniej. Tak, nie, z 30 na godzinę. Wy też pojedźcie wolniej. Kasę możesz strzelać? No. A, bo słuchajcie, jak coś jest nadal Free Fire Zone. Tam trzech było jeszcze. Jest na tą uchapkę leci, za tą stronę. Yeah. Razem od nor. Na nor. Jedna jest centralnie za nami. Za nami. Hej, Szkiwu, mam takie pytanie. Na wrogi samolot teraz nad nami przylatuje? Mi śmigłowiec. Śmigłowca. A strzelają z tej góry, uważajcie. Bardzo śmigłowce strzelają. Hej, Szkiwu, odbiór. Nasi prawie na pewno tomato, bo do nich chyba strzelają. Mają w sumie włączone antykolizyjne. Dobra, zatrzymaj się tutaj, zatrzymaj się. Zatrzymujemy się tutaj, wysiadamy. Dobra, tomatem pójdę ten kompleks. A wzgórza. Dodaj swoich i idźcie. Matt, chodź na prawo, na south. Na prawo? No dobra. Robimy high ground'a. Stójcie, ja pójdę pierwszy. A, podchodzę. Ale się wywalił teraz Michał. Dobra, Andy, wróć do nas, wszyscy ranni. Zmieniamy was, jesteśmy dosłownie parę metrów za wami. Jesteśmy na górce, na south za wami. A jak będziesz mógł trochę podejść do mnie.
Ja też. Andy, jesteś w stanie zdjąć to AT, co do nas strzela? Mat jest ranny. Taku. Jestem. Ale ranny. Cofnij się tu do tej budki. A tam naszych nie ma? W tym hangarze? Ja zaraz zemdleję. Spokojnie, jeszcze szyję, nie zemdlejesz. Dziku, słyszysz mnie? Ja odsłaniam. Dziku, słyszysz mnie na drugim radiu? Dobra. Ona potrzebuje krwi. A strzył mi ktoś? Zranny jestem znowu. Druga noga tym razem. W tym budynku jest AT. Dobra, To był granat, nie AT. Jaki granat? Dobra, Andy, widzisz kogoś, bo coś cały czas nas ostrzeliwuje. Steruje się mapę, bo jest ranny. Dobra, jest ranny znowu. Wszystkie 4 stazy zużyłem. Ja również. Dobra, stazuję się, bo teraz umrę. TIA. Wyczuwam tętna, ani... Przeładowuję! Prawdopodobnie też wilku oberwał. Czuwać tamtą strzałę. A, nie odpowiada na radio. Dobra. Jak będziecie już opatrzeni, przyjdzie Andy, to się przegrupujemy. Zaraz, strzałem się. Musimy przeszukać cały kompleks. Zajmij się mną, zaraz. Andy, gdzie jesteś, idziesz? Jestem na south, na górce, na kamieniach. To przyjdź do was. Mam widzę cię, podejdź po prostu. Tu mam dobrą pozycję do osłaniania was. Chcesz zostać? Chętnie zostanę, bo aktualnie jest w koszy kontakty, które do was podbiegają. I do momentu, gdzie nie będziecie dalej kuszować. Dobra, wszyscy proszę do budynku. Zakładam sobie szynę. Cały czas od tych tyłów. Ktoś musi, proszę, zajmijcie się mną. Dobra, panowie, zarządzam odwrót. Wszyscy, którzy mogą, wycofują się do pojazdów. Andy, wycofujemy się do pojazdów. Okej. Biegujesz przez gołatnika. Szyjecie. O, to chwilę potrwa. Jak mogę biegać, to mnie nie ten, to strzyjesz mi w pojazd. To na waszą pozycję dym. Dobra, mogę. Wycofuj się. Nie, wycofujemy się. Aha, czemu? Dzięki. Dobra. Generalnie zajmuję się tobą, a ty odchodzisz, naprawdę. Ale to ja nie wiem. Dobra, wszyscy wsiadamy tak jak wcześniej do pojazdu. Jak coś, to się nie strzyłem, podszedłeś. Jakoś mam wrażenie, że ich tam niedużo zostało. Jakbyśmy się ogarnęli, to może... Ale my się jeszcze nie wycofujemy. Dobra. Całkiem. Kim gdzie jest? No. Tu jest Kim. Gdzie jesteś? Dobra, szyję teraz resztę. 20 metrów? Mam im po prostu tam, gdzie biegliście. Nie rusz się. Jak się przestaniesz ruszać, to mej, to cię strzyję. Stoję. Mam nogę, to chwilę potrwa. Kim, weź wsiąść na KM-a. Robimy w tym kompleksie, wystawiamy go. Czegoś, czy coś? Szyję. Muszę bicie serca. To znaczy, że żyjesz. To znaczy, że zaraz zemdleję. Teraz zajmij się Kimem Hasem. Przegrupujemy się i spróbujemy jeszcze raz podejść do tego kompleksu. Da, masz sobie zdjąć już te stazy, ja ci tam jeszcze krew. Chodź Andy, zajmę się z tobą. Nie wiem, tylko bandaż sobie założy i tyle. Czekam na szycie. Nie wiem, co jest z wilkiem, bo możliwe, że nie ma po prostu łączności, bo jesteśmy za daleko. Zobaczę, czy go jeszcze widać. Wcześniej go nie widziałem, jak patrzyłem. Nie wiem, rzuć flarę. Ma ktoś flarę? O. Jak zapytam. Mam. To rzuć flarę tu na naszą pozycję. Może nas zobaczy.
No może troszkę dalej od naszej pozycji. Ty też wrogowie by było. A nie, dobra, jest w miarę jasno, to ciuch. Nie odpala do góry. No wrogowie, to jest jedyna pozycja wroga obecnie tutaj. Na tej wzgórzu. Ale stoimy w... Dobra, jest świetnie po prostu. Dobra, panowie, wszyscy są... Ja potrzebuję jeszcze szycia. To już tam się strzyje za chwilę. No jeszcze jedna ręka została. Nie, druga ręka, kurde. Ty mnie strzyłeś w ogóle? Pięć nas zostało, tak? A co z matem? Mat jest GA. Gdzie się go nieśmiertelnik? Pan jego nieśmiertelnik. Myślałem, czy nie wykorzystać pojazdów, no ale oni rzucają cały czas granat, jakiś A, to wejdziemy tam po prostu i doczyścimy to do końca. Ja biegnę na tą górkę, będę was przedesłaniał. Aby zdarła pozycja do... Dobra, zjedźmy sobie już tam. Dobra, podzielmy się tak, że Kim pójdzie z Rakiem, ja pójdę z Hasem. Ja mogę tak na wszelki wypadek. No ty możesz pójść na tą górkę jak chcesz. No, osłaniec z góry. Tak będzie najlepiej, przynajmniej teraz. Dobra, wszyscy są zszyci, gotowi? Tak. Ja idę. No to chodźcie. Idę za tobą, Kim, idę. Najpierw zobaczymy ten pierwszy hangar, biały. Jadę do was, jadę od was w Northwest. O, Wilku, no zatrzymaj się przy pojazdach i Andy ci pojedzie dalej. Dobra, my będziemy do wami. Wilk jest na twoim, na skałach, chodź ty sobie wejdziesz, będziesz chyba dobrą pozycję. Dobra, jesteście? Dobra, Kim, wy pójdziecie do tego lewego budynku, my z Hasem do tego prawego. Informuję was, że lewy hangar mam jak na dłoni, natomiast prawy widzę tylko połowę. Wilku, słyszysz mnie? Tutaj przy pierwszej chatce. Powtórz HQ? Idrep, proszę mi. Powtórz. Idrep, proszę. Słyszę. Sitrep. Idrep. Idrep. Raport. O, przeszukujemy jeszcze bazę wroga do końca. Ja wejdę do drugiego wejścia. Hangar lewy czysty. Ale chyba za hangarem kogoś słyszałem. Dobra, możesz strzelać, Kim.
Naliczki odbiór. Strasznie odporne. Naliczki zgłasza, śmigło, jest w drodze. Andy, Wilku, idziecie już? Jesteśmy już. Bliżu. Dobra, będziemy się wycofywać. Palam żółtą flarę. Śmigłowiec masz oznaczony żółtą flarą. Lądowanie. I ładnie oświetlony teraz. Moich wszyscy. Kim? A, wszyscy w pojeździe. Dobra robota. He left your channel. Channel user switched. Joined your channel. Buddy joined your channel. Buddy joined your channel. Nie gratuj, to byśmy umarli. Sound microphone muted. Dzięki serdeczne za oglądanie. Niezła wtopa była, co? Na razie.